Dla kierowców pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne i elektronika. Dla przechodniów światła oraz pasy. Dla żab i chrząszczy przejścia pod asfaltem. Systemy bezpieczeństwa i świadomość uczestników ruchu drogowego rosną na polskich drogach z roku na rok. Czy jednak w pogoni za bezpieczeństwem o kimś nie zapomniano? Problem istnieje od dawna, jednak brakuje zainteresowania i działania, jak twierdzi nadinspektor Tadeusz Puchacz, rzecznik rozpoczynającej się dzisiaj akcji, przywołując jednocześnie liczby z ostatnich lat. Od 2009 roku na polskich drogach w wyniku potrącenia zginęło 86 kobiet, 3 mężczyzn i 1 transwestyta, trudniący się w przydrożnym seks-biznesie. Na szczęście o ich tragedii zaczęto mówić głośno. Tak, to poważny problem. Ludzkie życie zostało postawione niżej niż życie niedźwiedzi, saren, borsuków. Proszę sobie wyobrazić, że 76% wypadków można by uniknąć, zapewniając lepszą widoczność. Dlatego dzisiaj rozdajemy i nakłaniamy wszystkie osoby sprzedające swoje ciała przy drogach do używania tych oto super widocznych kamizelek. Proszę sobie wyobrazić, że korzyści są dwustronne. Po pierwsze zwiększone bezpieczeństwo, po drugie zwiększone obroty i przychody. Taka kamizelka to idealny słup ogłoszeniowy, widoczny 750 metrów. Dlatego nazywamy to efektem świetlika. Miejmy nadzieję, że inicjatywie nie stanie nic na przeszkodzie, a rozpoczynająca się dzisiaj akcja będzie początkiem krucjaty mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Każdy z nas, niezależnie po której stronie barykady się znajduje, pamiętać powinien, że choć po drogach poruszamy się samochodem, to bardzo często kieruje nami pociąg. Seksualny. Marcin Szarpał, CCN.